dzięki za załatwienie pokoju, jest naprawdę świetny. Niesamowity klimacik tworzą ci ludzie. Nawet nie myślałem, że ze starszymi ludźmi będzie można tak spoko gadać. A jak z nimi rozmawiam? Właśnie, nie znają w ogóle angielskiego. Używamy Google Translatora i powiem ci szczerze, że jest zabawnie. Nawet bardzo zabawnie. Najwięcej radości sprawia to tej pani, która wynajmuje pokoik. Frajda niesamowita. Tak jak i to miejsce, bardzo mi się podoba. Klimat, chyba mógłbym się tutaj przeprowadzić, naprawdę. Która jest godzina? 11. No proszę, to już niedługo chyba jakaś siesta będzie, coś w tym stylu. Kolejne fajne miejsce, no proszę. Super małe miejsce, właśnie nie mogę zrozumieć, dlaczego u nas w Polsce nie można zadbać o taką malutką miejscowość. Czy to jest mniejsze niż nasz Konstantynopolski? A wszystko jest zadbane, poprzecinana trawka, porobione ładne rondelka, na których coś się cały czas dzieje. Jest porządek. W przeciwieństwie do tych wszystkich krajów, w których do tej pory jeździłem, to tutaj akurat jest porządek. No i to fajniejsze. Co fajniejsze, Włosi o siebie zaczęli dbać. Nie są już grubasami, których pamiętam z dawnych czasów, więc trochę tutaj nie pasuje. Jak widać, ja jestem już strasznie gruby. Co nie zmienia faktu, że dzięki ciemnej karnacji jakoś się tutaj wbijam. Nie dziwię się nikomu, kto się tutaj przeprowadził. Bardzo fajne miejsce. I bardzo mi się podoba, że można pracować w taki sam sposób jak na przykład tak jak było wcześniej w Hiszpanii. Tyle, że tutaj jest zupełnie inaczej. Jest dużo czyściej przede wszystkim. Jest bardziej sympatycznie. Niby ten sam temperament, a zupełnie inny kraj. Proszę, już wcześniej tędy przechodziłem. Mieszkałem tutaj w staruszkowie. I staruszkowie mają siłę i energię na to, żeby posprzątać. Zadbać o to, żeby ten domek wyglądał naprawdę fajnie, ładnie. Chce im się. No wiem, że też co innego jest, jeżeli chodzi o pogodę. Jeżeli chodzi o pogodę, to tutaj na dobrą sprawę prawie cały czas jest ciepło. Albo bardzo ciepło. Ale nie zmienia to faktu, że to i tak wystarczy, żeby tylko się chciało, żeby cokolwiek zrobić z tym. Aby dookoła było ładniej. Dobra, nie będę was zanudzał.